Homecoming, serial, którego pierwszy sezon Michał określił jako wydarzenie. Wydarzenie i no, nawet tutaj była śmiała teza, którą wygłosiłeś, że jest to najlepszy serial wtedy, który obejrzałeś. No było tam wiele rzeczy, które się zdarzyły po raz pierwszy. Po raz pierwszy Julia Roberts zagrała w serialu. Po raz, no, jeden z pierwszych ten format 30 minut i odcinka i taki podcastowość tych filmów. A teraz mamy po raz drugi. Ja powiem szczerze, że myślałem po tym pierwszym sezonie, że to będzie taki jednorazowy miniserial i koniec. Tutaj się pojawił drugi sezon i... No i mamy już ten serial po raz drugi. Nie, ale tak w ogóle zupełnie poważnie, to pomyślałem sobie, że powiedziałeś po raz pierwszy to, po raz pierwszy tamto, ale myślę, że przede wszystkim no, tutaj ten efekt świeżości był decydujący. To znaczy mi się wydaje, że dlatego kładziemy nacisk na ten pierwszy raz, bo rzeczywiście dwójka nie mogła być lepsza od jedynki. No, po prostu dlatego, że wielką siłą tamtej pierwszej części no, było to, że byliśmy zaskakiwani od samego początku niemal do końca. Tam wszystko właściwie trzeba było samemu poodkrywać powoli. Wszystko się nam powoli wyłaniało. Ta rzeczywistość była właściwie stopniowo przed nami odsłaniana i było dużo gry, która na nas musiała wciągać, lub mniej lub bardziej, ale jednak najczęściej tak. Gry z nami, z widzami, gry no, i z przestrzenią, i chronologią, prawda, i no, przeróżnych zaskoczeń było mnóstwo, ale przede wszystkim nie wiedzieliśmy, do czego to zmierza. Znaczy, istoty nie znaliśmy, prawda? Teraz jest inaczej. Teraz mamy już drugi sezon, mamy ten background jedynki. No, dużo bardziej został serial uproszczony, bo już nie ma tego przeskakiwania pomiędzy chronologią, no. Nie ma też zmiany za bardzo formatu. On nie jest tam, że tak do końca uproszczony, tylko on już po prostu stosując podobne metody jak jedynka, już nie mógł osiągnąć aż takiej mocy. No dlaczego? Choćby początek, prawda? Mhm. Początek, który, jeśli ktoś nie widział jedynki, to w ogóle będzie zachwycony. Dlatego, że no jest kobieta na łódce na środku jeziora i właściwie nic o niej nie wiemy. Ona sama o sobie nic nie wie, prawda? Więc no, początek jest bardzo intrygujący, tylko że niestety mamy już ten kontekst jedynki, prawda? Więc wiemy mniej więcej, do czego to zmierza. Chociaż oczywiście no, twórcy robią co mogą, żeby nas zaskoczyć, bo to jest nowa bohaterka, więc tutaj mamy też próbę jakiegoś zaskoczenia nas. Ale właśnie czy udano? No nie mogła być udana, dlatego że mamy już w głowie to, co było istotą, prawda? Już nie chcę teraz przypominać, prawda? Ale dlaczego tej pamięci ona nie ma, prawda? Skąd te jej problemy z pamięcią? My już wiemy. Wiemy to z jedynki. Więc tutaj, nie zdradzając przecież niczego w tej chwili, bo każdy, kto ogląda jedynkę, od razu się domyśli, o co chodzi i co się mogło stać z tej dziewczynie. Tylko oczywiście no, potem są następne zaskoczenia. Powiedziałeś, że nie ma takiej gry tutaj z chronologią. Jest i to nawet mi się wydaje, że nawet bardzo, częściowo udana, nawet bardzo udana czasami. Znaczy wtedy, kiedy niektóre sceny z pierwszej części wracają tutaj z innego punktu widzenia, z innej perspektywy patrzymy. Mało tego, czasem są tutaj też... No to masz rację, tutaj dopowiadają. Tak, ale to właśnie mówię o tych scenach, które są przede wszystkim z innej perspektywy. To jest fajny pomysł i oczywiście też pod koniec sezonu tego naszego drugiego już też mamy z kolei sceny z początku też, które z innej perspektywy, na które patrzymy. No, są takie próby, prawda? No, ale... Słuchajcie, to jest bardzo skomplikowany serial, pewnie jak nawet teraz słyszycie, że Michał próbuje wytłumaczyć, tak, no, po prostu uprościć, mamy, to jeszcze mamy, no właśnie, mamy tą grę z chronologią, mamy tą grę w tym sensie, że mamy rzeczywiście te same sceny w różnym czasie z różnych punktów widzenia, prawda? Więc rzeczywiście no, to jest jakiś zabieg, który się częściowo udał, tylko co by nie robić, jakich by zabiegów nie stosować, prawda? Ciągle jest oczywiście ten klimat taki kawkowsko-hitchcockowski, prawda? Ta atmosfera gęstniejąca, co prawda ona się trochę już tam rozrzedza w środku tego drugiego sezonu i to jest, no, to jest duży problem. I tutaj są te najsłabsze, nie wiem, 2-3 odcinki naprawdę już siadają, kiedy już naprawdę łopatologicznie kawa na ławę, wszystko jest wytłumaczone, dopowiedziane z tej jedynki, no tutaj to nie jest takie fajne już. Ale jeśli chodzi o te inne jeszcze zabiegi wizualne, prawda, którymi się zachwycaliśmy lub które miały taki głęboki sens w jedynce, prawda? Znaczy te obrazy, zwężanie i tak dalej, rozszerzanie, to miało sens, bo to było gdzieś podbudowane fabułą, tym, co się dzieje z bohaterami. Tutaj z tym jest już gorzej. Właściwie większość tych różnych zabiegów, dzielenie ekranu i tak dalej, no niestety one są takie no, trochę na siłę. To znaczy, no, albo w takich oczywistych momentach, że właściwie no tak, no to możemy sobie podzielić, no bo to właściwie no tak. Te zabiegi formalne nie mają też w sobie takiej świeżości. Ale powolność nadal została. No tak? Tylko że ależ to jaka to jest powolność, tak? Znaczy to jest ten... Smakowanie się w powolności, zwłaszcza w tych... Ale jakiej? Podbitej właśnie taką subtelną, bardzo
niepokojącą muzyką, ale jednocześnie subtelną, prawda? Ten klimat takiego osaczenia, takie drobiazgi, które właściwie powodują, że nie możemy być obojętni na to patrzeć. No i tutaj to też zostało, mamy te postaci, które są gdzieś jakby przytłoczone budynkami, to ciągle jest właśnie ten Kafka, prawda, tutaj, czyli właściwie ten człowiek, który jest ciągle taką właściwie trybikiem, jednostką taką gdzieś zagubioną w tej przestrzeni korporacji czy w dużych budynkach, prawda, więc to jest właściwie, to ciągle zostaje, ten smak takiego obrazu, który mówi czasami więcej niż słowa, rzeczywiście tutaj też zostaje, no ale niestety, no wyparował ten element zaskoczenia, wyparował ten element najbardziej intrygujący, czyli element właściwie pewnej tajemnicy, chociaż jednak mi zaskoczył finał. To znaczy, wydaje mi się, że o ile mi wiele rzeczy nie zaskoczyło po drodze... To nie będzie spoiler. Nie będzie spoiler, bo nic więcej nie powiem. Natomiast rzeczywiście finał jest zaskakujący i kompletnie sobie nie... Znaczy, zupełnie mi się... Znaczy, nie, wydawało mi się, że to pójdzie zupełnie inną stronę. Ale oczywiście, no... Tak jak mówię, no, ta środkowa część jest najsłabsza, finał jest niezły i początek jest stosunkowo dobry, no, a może jeszcze o aktorach warto powiedzieć, bo mamy tutaj pewne zaskoczenia. Nie ma Julie Roberts, ona pozostała nadal producentem tego serialu. No właśnie, Janelle Monáe, która jest też wokalistką, tutaj jest w roli aktorki i w roli aktorki, która się chyba sprawdziła, mi się wydaje. Znaczy, ona ma w sobie jakiś taki... Coś ma takiego w sobie, że rzeczywiście no, pasuje do tego klimatu, do tej opowieści. Jest pewną też świeżość, tak? Bo jednak jest nową postacią. Ta jest jeszcze postać Audrey, która jednak wcześniej się pojawiła też w pierwszym sezonie. Tutaj też została no, ta postać dobrze wygrana, to znaczy też trochę zabawiamy się tą postacią i też pewne rzeczy są tutaj dopowiedziane i trochę z innej perspektywy właśnie też ukazane i więcej o niej wiemy i też trochę to nas pewnie też bawi. No. Znaczy, myślę, że aktorsko no to też jest nieźle ciągle, prawda? Więc to jest... Wraca Walter, prawda? Tutaj bohater ważny z pierwszego sezonu i tutaj też ma... Więcej do zagrania. Tutaj ma chyba nawet więcej do zagrania, też prowadzi śledztwo, jest taką ważniejszą postacią i myślę, że tutaj też ten jego wątek, no gdyby to był, no znowu, no gdyby to nie był drugi sezon i gdyby to nie było tak już dobrze znane, no to by pewnie nas bardziej to wciągnęło. Dodajmy, że to zakończenie, o którym powiedziałeś, tak jak na początku myśleliśmy, że to będzie miniserial, a teraz wychodzi na to, że jest duża szansa na trzeci sezon. No tam taki drobiazg jest, który na to może wskazywać, mi się wydaje. Ty rzucasz od razu plotkę, że wróci Julia Roberts. Tak, no jest taki drobiazg. Znaczy jak zauważycie, jak się... Tak, no tak, tam jest jedno takie zdanie, które może to sugerować, ale może ja sobie tutaj już dopowiadam. No nie wiem, to już ocencie sami, ale mam takie wrażenie w każdym. Homecoming, pamiętam, 2 lata temu mówiliśmy, że na mało znanej platformie, teraz już trochę bardziej znanej, na Amazon Prime jest do obejrzenia tak pierwszy, jak i drugi sezon tego intrygującego, ciekawego serialu. Zacznijcie od pierwszego sezonu, jeśli tego nie widzieliście, wtedy tak, to no, zupełnie pierwszy sezon, koniecznie. Tak, pierwszy sezon absolutnie obowiązkowo, natomiast no, drugi sezon jako ciąg dalszy warto pewnie też. Nie, myślałem, że powiesz, ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy nastąpi na pewno z naszymi recenzjami, na które zapraszamy. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.